Słuchałem w polskim Radiu 24 pewnej pani posłanki. Pani posłanka z Lewicy. Pominę jej nazwisko, nieistotne. Pani posłanka z Lewicy poczyniła taki oto wniosek i publicznie wyznała, że największym zagrożeniem dla dziecka jest rodzina. Czyli jak się dziecko urodzi, to mu się nic gorszego nie mogło przydarzyć, jak mama i tata. Nie wiem, czy ta posłanka rozumie, że dzieci się nie wykluwają z jajka. Może ona nie wie, że dzieci się rodzą. W dzisiejszych czasach różne dziwne rzeczy ludzie wygłaszają i różne dziwne rzeczy wierzą. Ale chcę powiedzieć jasno, że ta pani niechcący, zupełnie niechcący przyznała, dlaczego lewica nienawidzi rodziny. Nie dlatego, że w tejże rodzinie dziecku źle się dzieje, ale dlatego, że używa tego argumentu, aby niszczyć rodzinę, ponieważ dopóki dzieci są wychowane przez rodziców, no to lewica nie może na nich łap położyć. Nie może z nich zrobić idiotów i niewolników. Nie ma nikogo lepszego jak ojciec i matka. Nie ma. Dla wychowania dziecka i ojciec i matka są konieczni i potrzebni. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że są patologiczne rodziny. Ale kto doprowadził do tej patologii? Kto tych ludzi tak wychował? Popatrzcie na szkołę. Jest całkowicie lewacka. Popatrzcie na telewizję. Jest całkowicie lewacka. A więc lewica wychowała sobie chorych rodziców, a później wali tych rodziców, mówiąc, że oni są największym zagrożeniem dla ich dziecka. No tak kiedyś na Kubie i w Związku Radzieckim ustalono i dzieci były przez 6 dni w cudownych żłobkach i przedszkolach komunistycznych. A rodzice dostawali dzieci w niedzielę tylko. Jak się to skończyło? No skończyło się upadkiem Kuby i upadkiem Związku Radzieckiego. Więc nie wierzmy ludziom, którzy opowiadają bzdury. Zdarza się oczywiście, że rodzice są fatalni. Ale oni nie są rodzicami fatalnymi, oni są strasznymi ludźmi. A to, że przy okazji im się przydarzyło dziecko, wypadek przy pracy. Po prostu. I na podstawie tego wypadku przy pracy nie można krytykować rodziny. Możemy tutaj z tego miejsca głośno powiedzieć. Lewacy, precz z łapami od dzieci. Precz z łapami od nie swoich dzieci i precz z łapami od swoich dzieci. Bo te dzieci też krzywdzicie. Bo spośród was jest największy procent pedofilów i innych zboczeńców seksualnych i wykorzystujecie ten fakt później, bijąc na alarm, że się źle dzieje. Ale gdzie się źle dzieje? U was. W waszych rodzinach. Ręce precz od dzieci i od rodziny. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.